Film przedstawia fikcyjne wydarzenia. Po zamachach z 7 lipca 2005 roku policja londyńska wdrożyła operację Kratos, polegającą na użyciu ognia wobec zamachowców samobójców. Tysiące policjantów poszukują zamachowców. Mogą do nich strzelać natychmiast i tak, by zabić. Strzelaj, by zabić. Występują. Zdjęcia, muzyka, scenariusz, reżyseria. Londyn. Zagrożenie terrorystyczne wysokie. Odjazd za minutę. Podejrzany zamierza wsiąść. Cholera. Czy mam go zatrzymać? Proszę o instrukcję. Czekaj. Tu Bulldog. Podejrzany zamierza wsiąść do zatłoczonego pociągu. Instrukcje potrzebne natychmiast. On nie może wsiąść do tego pociągu. Zezwalam na użycie ognia. Bulldog, to centrum. Możecie działać. Macie pozwolenie na użycie ognia. Policja, otworzyć bramkę. Policja, z drogi. To on. Policja, ręce do góry i na kolana. Już. Where is it?
Nie, osysy. MP3. Odtwarzasz muzyki, jak Walkman. Wiem, co to takiego. Mam wnuki. Ale burdel. Przepraszam, ale nie dostrzegłem go. Naprawdę? Otwórz oczy. Co to ci mówi? Cholerne media. Nie ma ich nigdy, gdy robimy coś jak trzeba. Czyli teraz nawaliliśmy? Nie. Przejęzyczenie. Co wiemy na pewno? Podejrzany Bakir Hassan opuścił obserwowany budynek. Mieliśmy informację, że mogą tam być terroryści. Informacje? Anonimowy telefon. Da się go namierzyć? Próbujemy, ale nie podają danych. Dlatego zwą je anonimowymi. Kiedy zadzwoni nasz nowy komisarz, będę musiał mu powiedzieć, że zaledwie po 6 tygodniach jego urzędowania serwujemy mu taki spektakl. Może dowcipkowanie nie leży w pana interesie. Przepraszam. Ten detektyw inspektor, Marber? Co mówi? Podejrzany nie zareagował na wezwanie, bo go nie słyszał lub zignorował je. Kto to stwierdzi? Komisja do spraw skarg. Z całym szacunkiem, Marber i jego ludzie działali zgodnie z przepisami. A teraz wygląda, że Scotland Yard toczy wojnę z niewinnymi cywilami. Jeśli był niewinny, są dowody, że nie był? Był muzułmaninem. To nie zbrodnia, komendancie. Jeszcze nie. Komisarz na linii. Chwileczkę. Co mu pan powie? Prawdę. Na razie nie mamy pewności. Trafisz do wyjścia. John, komisarz bardzo nas pilnuje. Wyraził się jasno, chce szybkich wyjaśnień, albo ktoś z tego biura beknie. Zapewniam cię, to nie będę ja. Panie komisarzu, leży przede mną. Tak, zgadzam się. Chyba go dorwaliśmy. Przepraszam, już czekają. Tarik, czujesz się na siłach? Dam z siebie wszystko. Mniej nie oczekuję. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tarik Ali. Najpierw przeczytam oświadczenie. Następnie odpowiem na pytanie. Około 7.15 10 lipca policjant oddał strzały do potencjalnego zamachowca samobójcy, gdy ten próbował wsiąść do pociągu na stacji Charing Cross. Żaden policjant ani świadek nie został ranny, ale podejrzany Bakir Hassan, jak się to pisze?
Został zastrzelony, gdy nie posłuchał wezwania do poddania się. Śledztwo trwa. Więcej dowiedzą się Państwo później. Declan Quinn z The Informer. Czy podejrzany był powiązany z Al-Kaidą? Nie ma na to dowodów, ale niczego nie wykluczamy. John Clark, 5 News. Podobno zabity nie odpowiedział na wezwanie, gdyż go nie słyszał. Jak już mówiłem, śledztwo trwa. Pamela Davis, News Daily. Matka ofiary twierdzi, że jej syn nie był terrorystą, lecz ofiarą rasizmu w policji. Każda matka chce jak najlepiej myśleć o dziecku. Wszyscy łączymy się z nią w bólu. Czy podejrzany stał się celem przez swoje wyznanie? Walczymy z terrorystami. Oni są naszym celem. Ale był muzułmaninem, tak jak ja. Wszyscy muzułmanie to terroryści? Oczywiście, że nie. To wszystko na dziś. Wszyscy otrzymają kopię oświadczenia. Dziękuję za przybycie. Sam nie zrobiłbym tego lepiej. Cóż za pochwała. Proszę, świeża dostawa. Miłego gotowania. Do zobaczenia. Znowu pan? Panie władzo, to już napastowanie. Musi pan nachodzić uczciwego sprzedawcę? To mają być uczciwe ceny? Mogę coś panu zaoferować? Herbatę masala. Nic nie przebije herbaty rabi. Sprowadza ją z Nahanu. Z Boliwii? Tak. Nic dziwnego. Widziałem konferencję. I jak? Poszło nieźle. Kto prowadzi śledztwo? Jeszcze nie ogłosili. Tu nie ma kamer. Naprawdę nie wiem. Szychy nie zdradzają planów zwykłemu komendantowi. Zwłaszcza muzułmaninowi. Yunus, nie niszcz mi dobrego dnia. Czas na kolację. Nie zapomnij mięsa. Bóg ci zapłaci. Tato! Robisz się ciężki. Muszę przestać tak cię karmić. Mogę zjeść kolację u Zajeda? Jego mama się zgadza? Uciekaj. Super. Nie zapomniałeś o czymś? Dzięki, tato. Kolacja za pół godziny. Co gotujesz? Kofta. Pachnie bosko. Kupiłem baraninę. Włóż do lodówki. Gdzie Zara? U Rody. Pozwoliłeś jej tam zanocować. Dom bez dzieci.
Co ty na to? Że muszę się śpieszyć. Mąż zaraz wraca, a to policjant. Jesteś warta ryzyka. Przyszedł list do ciebie. Ten? Zahir przyjeżdża pojutrze. Dumny wujek. Mój siostrzeniec inżynier. Fajnie to brzmi. Hello. Yeah. Gdzie jest teraz? Dobrze. Zaraz tam będę. O co chodzi? Słucham. W porządku. Dzięki, że zadzwoniłaś. Przepraszam, że w nocy. Ja powinienem przepraszać. Imprezy rave. Co noc gdzie indziej, w opuszczonych budynkach, loftach. Nastolatki myślą, że to retro. Była skarga na hałas. Zdołaliśmy złapać kilkoro. Narkotyki? Tak. Marihuana, trochę ekstasy. Jeśli to pana pocieszy, to chyba bardzo jej przykro. Nie również. Była tu, gdy ją przywieźli. Nikt inny nie wie. Doceniam to, Ruby. Myślał pan, że gdzie jest? Że nocuje u koleżanki. Klasyka zawsze jest w modzie. Mama wie? Super. Przykro mi, Zaro, ale nie umiem kłamać mamie z taką łatwością jak ty. To tylko impreza. Tylko? Jak ty wyglądasz? Wysoka jak brzoza, a głupia jak koza. Kto jeszcze tam był? Mam wsypać kolegów? Sam ojciec Glina wystarczy. Sean tam był? Czy Sean tam był? Mówiliśmy o tym. Masz się z nim nie widywać. Rozumiesz? Czemu? Jesteś za młoda na poważny związek. W Pakistanie dziewczyny w moim wieku wychodzą za mąż. Znamy prawdziwy powód. O czym mówisz? Chłopaka o imieniu Salman też byś nie lubił? Masz szlaban. Na 4 tygodnie. 0 telefonu, telewizji, komputer tylko do pracy domowej. Ze szkoły prosto do domu. Za duża kara. Chcesz mówić o karach? Wiesz, co to mogło dla mnie znaczyć? Widzisz te tytuły w gazetach? Córka komendanta, policja aresztowana. Świetna sprawa dla mojej kariery. Zawsze chodzi o ciebie. Nasza córka mnie nienawidzi. To dlaczego tak walczy o twoją uwagę?
Tariq, nie wiedziałem, zajrzę później. Tak? Przepraszam, nikt mnie nie uprzedził. Dla pana moje drzwi są zawsze otwarte. Wystarczy, Daniel. Daniel. Idę na spacer. Przyłączysz się? Obiecałem Susan, że rzucę. Moja myśli, że rzuciłem rok temu. Ściągam mundur przed wyjściem z pracy, żeby nie wyczuła. Na pewno nie? Nie jestem tak dobry w tych fortelach. Niewinne kłamstwo bywa lepsze niż twarda rzeczywistość. Media ucztują sobie na tym zajściu. Wiesz, co by pisały, gdybyśmy dopuścili do wybuchu w zatłoczonym pociągu. Policja nie zapobiegła eksplozji. A gdy zapobiegniemy, jeszcze gorzej. Kiedy komisja przedstawi raport? Kto wie? W ciągu miesięcy, tygodni. Koła biurokracji kręcą się wolno. Musimy przeczekać burzę? Nie możemy dawać się obwiniać tym sępom przed opinią publiczną. Zdecydowaliśmy z komisarzem wszcząć wewnętrzne dochodzenie. Potrzebuję kogoś spoza grupy Bulldog, łącznika z komisją, który zbada dowody, pogada z rodziną, upewni się, że nie schrzaniliśmy, a jeśli tak, to upewni się podwójnie, że odpowiedzialni poniosą karę. Mnie? Właśnie. Wiem, że nie nagniesz prawdy przez fałszywie pojmowaną lojalność. To przypadek, że wyznaje islam? Nie przeszło mi to przez myśl. Jeśli się zgodzę, potrzebny mi będzie pomocnik, którego ja wybiorę. Co tylko chcesz. I jeszcze coś. Słyszałem plotki, że zastępca asystenta komisarza Cole idzie na emeryturę. Masz dobre informacje. Tego się wymaga od oficera. Zwłaszcza od zastępcy asystenta komisarza. Gdy byłem młodym konstablem, w całym parku nie uświadczyłeś twarzy o niebiałych rysach. Brytania się zmieniła. Chciałbym myśleć, że na lepsze. Musimy być tacy sami. Potrzebujemy funkcjonariuszy, którzy rozumieją wielokulturowość Brytanii, takich jak ty. Dostarcz mi zadowalających rezultatów, a czuję, że wydział zobaczy pierwszego zastępcę asystenta komisarza z Azji. Nie wiem, czy go rozpoznam. Ostatnio widziałem go, gdy był dzieckiem. To może być on, ten z plecakiem. Zahir? Wujku! Tak, to on. Witaj w Londynie. Dziękuję. Cała mama. Oby nie. Mami, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na zdjęciach wyglądasz gorzej. Jaki pochlebca. Pierwszy raz za granicą? Nie. W zeszłym roku byłem w Arabii Saudyjskiej. Żałuję, że nie pojechałam do Mekki za młodu. Nawet by cię tam nie wpuścili. Dlaczego? Nie jestem muzułmanką. Trzeba się było przechrzcić. Nie zaczynaj. Nigdy nie żeń się z gori.
Mamu. Jeszcze raz dziękuję za listy polecające. Musisz być cudotwórcą. Tak, choć nie w oczach twojej matki. Skup się na nauce, zdobądź dyplom. Tak mi podziękujesz. Piłkarz i model Carlos Vieira został też pisarzem. Jego autobiografia Moje życie z piłką zadebiutowała na liście bestsellerów. Pomocnik Charlton Athletic będzie podpisywał swoją książkę. Zacznie w Centrum Handlowym Galeria 24 lipca. Zara, wrócili. Witaj. Dziękuję, wujku. Mały, ale... Ależ nie. Doskonały. Rozgość się. Dziękuję. Słyszałeś o pukaniu? Pukałem. Nie przywitasz się z kuzynem? Mam szlaban. Prosto do szkoły, prosto do pokoju, bez wyjątków. Sam tak powiedziałeś. Kolacja za pół godziny. Do zobaczenia. Tak jest, komendancie. Wiesz już? Śledztwo poprowadzi rzecznik. Drań zupełnie mnie wykluczył. Wszystko zwali na nas. Przestrzegaliśmy przepisów. Kogo to obchodzi? Tu chodzi wyłącznie o politykę. Czyjaś głowa poleci, by zadowolić gawieć. Będziemy musieli śledzić jego ruchy. Masz kryształową kulę? Chyba nie słyszałeś wszystkiego. Komendant otrzymał pomocnicę. Musisz być głodny. Znam tu blisko świetną kabobalę. Czemu wciąż jesz te śmieci? Rabia to doskonała kucharka. Śmieci jednego to strawa drugiego. Wciąż myślisz żołądkiem, Yunus?
Rzadko mnie zawodzi. Tariq, wygląda świetnie. Dziękuję, Junaid. Daleki spacer. Nie chcieli cię w twoim meczecie? Przeciwnie. Jestem teraz jego imamem. Wpadnij w któryś piątek. Nie tak elegancki jak ten, ale też jest miejscem modlitwy. Widziałem cię w telewizji. Nowy rzecznik wydziału. Musisz być dumny. Kogo my tu mamy? Mój siostrzeniec Zahir, syn Malaby. To Junaid. Znamy go z Lahore. Salam alejkum. Alejkum salam, młodzieńcze. Ostatnio widziałem, jak raczkujesz, a teraz? Jak ci się podoba Londyn? Czuję się przytłoczony. Wszystko będzie dobrze. Co niedzielę studiujemy Koran. Trochę daleko, ale może poznasz nowych przyjaciół? Zahir, spóźnię się na spotkanie. Dziękuję, ale mam sporo zajęć. Pamiętaj, nasze drzwi zawsze stoją otworem. Pamiętasz, kradł buty w meczecie. Mój brat nie był terrorystą. Przyjechał do Londynu pół roku temu. Zamierzał być artystą. Klnę się na świętą księgę. Mój syn nie był terrorystą. Czy na studiach poznał kogoś, kto mógł się wydać podejrzany? Nie miał czasu na znajomości. Studiował cały tydzień, a w weekend pomagał w sklepie. To kompletna bzdura. Bakir nie był zamachowcem samobójcą. Wiecie o tym. Chcecie chronić własne dupy. Chcemy się tylko dowiedzieć prawdy. Jasne. Przepraszam. Przesłuchanie skończone. Pani jest Fiona Monroe. Reprezentuje rodzinę Hassanów. Wszelkie pytania mają trafić do mnie lub mogą być zadane na posterunku. Nie prowadzimy tu śledztwa, a szkoda. Moje klientki to ofiary. Wasz wydział ma im dać spokój. Nie jesteśmy przeciwnikami, chcemy tego samego. Szczerze wątpię. Zobaczymy się w sądzie. Bardzo mi przykro z powodu śmierci pani syna. Urocza kobieta. Przez setki lat gwiazda islamu świeciła nad światem dzięki khilafa. Bracie, ustanowienie khilafa to muzułmański obowiązek, ale to oznacza narzucenie wszystkim szariatu. A jeśli żyjemy w demokracji? Nie, bracie. Khilafa to obowiązek wymieniony w Koranie, sunnie proroka. Niech spoczywa w pokoju. Szaba i zasadzie szariatu. Zmiana systemu to twój obowiązek. Jak ci na imię? Abdullah. Co znaczy Abdullah? Niewolnik Allaha. Czy muzułmanin może popierać demokratyczne wolności i być prawdziwym muzułmaninem? Nie. Nie, bracie. Niewolnik Allaha nie może służyć dwóm panom. Dołącz do nas. Służ sprawie Allaha. Witajcie. Znów urosłaś.
at you. Hello, darling. Tarek. That's my nephew. Hello. Hello. Jak cudownie wyglądacie. Z każdym tygodniem rośniesz. Chodźcie, wszyscy są w ogrodzie. Przystojny młodzieniec. Jak i wuj, tak i siostrzeniec. Pasują do siebie z Zarą. Może wkrótce zabrzmią weselne dzwony. Ale to kuzyni. Jak Yunus i ja. To dopuszczalne w naszej kulturze. A nawet preferowane. Przepraszam. Coś powiedziałam? Powiedziałem mu, im szybciej, tym lepiej. Jestem zszokowany. Ilekroć ktoś taki jak Abu Hamza czy szejk Omar Bakri pojawia się w telewizji, cierpi moja rodzina i mój interes. Pół Anglii sądzi, że mówią w imieniu wszystkich muzułmanów. Powinniście zobaczyć graffiti przy moim sklepie. Na co to komu? Twój syn chyba chce zostać następnym Beckhamem. Będzie mnie utrzymywać na starość. Co sądzisz o tych radykalnych imamach, Zahir? Yunus twierdzi, że powinniśmy ich wydalić. Niewiele o tym wiem. Czytasz gazety, musisz mieć zdanie. Terrorysta od bojownika o wolność dzieli cienka linia. Bzdury. Uczą nienawiści i przemocy. Nie ma w nich nic szlachetnego. Kiedyś Nelsona Mandelę też nazywano terrorystą i Menachima Begina. Należał do Irgunu, czyli według Brytyjczyków do terrorystów, a jako premiera nazywano go rozjemcą. Dwa wyjątki nie czynią reguły. Zależy od tego, kto ustala reguły. Czym się tak przejmujemy? To miało być przyjęcie urodzinowe. Przepraszam, mamu, nie chciałem nikogo urazić. Nigdy nie przepraszaj za swoje poglądy. Zostaw to politykom. I komendantom. Bracia, powtarzajcie za mną. W imię najłaskawszego, najlitościwszego Allaha. Alhamdulillah. Assalamu alaikum, brothers. Wa alaikum assalam. Cieszę się, widząc was tu wszystkich. Zanim zacznę mówić, zadajcie mi pytanie, na które wam samym ciężko odpowiedzieć. Bracia Abdullahu, próba zaprowadzenia kalifatu doprowadzi do rozlewu krwi. Zginą niewinni, a islam nie wybacza śmierci niewinnych. Jak to osiągnąć bez przemocy? Masz rację, bracie. Islam nie naucza, by zabijać niewinnych. Ale powiedz, kto jest niewinny, a kto nie? Ci, którzy zabijają palestyńskich mężczyzn, kobiety i dzieci, są niewinni? Nie. Ci, którzy najechali Irak, Afganistan, Czeczenię i zabili tysiące muzułmanów w ich własnych obejściach, czy są niewinni? Ci, którzy zrzucają bomby kasetowe na nieuzbrojonych cywilów, którzy wysyłają czołgi i buldożery przeciw kobietom w ciąży i dzieciom, są niewinni? Ci, którzy nienawidzą was, bo jesteście muzułmanami i odmawiają wam równości, pracy i wiz z powodu waszej religii, są niewinni? Jeśli nie są niewinni, jeśli są zbrodniarzami lub ich sojusznikami, to toczą z wami wojnę, a wy toczycie ją z nimi. Zahir,
Przepraszam, liczyłam, że wyświadczysz mi przysługę. Jaką? Muszę zrobić zakupy. Mógłbyś odebrać Imrana z treningu? Nie ma sprawy. Dziękuję. Nie wymeldujemy ich? Zróbmy swoje. Nie mieszaj się w coś, w co nie musisz. Jak znosisz ten fetor? Przywykniesz. Uznasz to za zapach wrzosu. Wątpię. Kolejna kłótnia domowa? Były skargi na hałas i smród w mieszkaniu na trzecim piętrze. Jest w całym budynku. Czujesz? Nakładasz płyn po goleniu pędzlem? Pyskata. Dlatego ty zapukasz. Policja, możemy porozmawiać? Policja, otwierać. Konstablowie Andrews i Miller, złożono skargę na dziwny zapach. Przepraszam, to pewnie ostre jedzenie. Jest tam ktoś jeszcze? Nikogo nie ma. Słyszałem rozmowę. To telewizor. Przepraszam, ale gotuję. Kto tam jest? Sprawdź drugi pokój. Zatrzymaj się. Był jeszcze jeden. Wyszedł przez okno. Sprawdź kuchnię. Kurwa. Gang w komplecie. Zadzwonię i sprawdzę, co u dzieci. Nic im nie będzie. Ostatnio tak mówiłeś, a potem wyciągałeś córkę z aresztu. Zahir ich przypilnuje. Szef, uśmiechnie się. I jego urocza żona, Susan. Tariq, jak podróż na północ? Znośnie. Wmieszajmy się w tłum. Dwie lampki szampana jej wystarczą. Co z przesłuchaniem? Rodzina wynajęła prawnika. Żadna niespodzianka. Nazywa się Fiona Monroe. Stanowi problem. Jak większość kobiet. Nie, dziękuję. Nie. Czemu? To wóz twojej mamy przed moim domem, w którym powinnam niańczyć brata. A u mnie? Mama już śpi. Nie jestem gotowa. Cierpliwości. Od 2 miesięcy to powtarzasz. Jesteś takim gniotem. Zaczekaj, przepraszam. To nie byłem ja, przemówił ten drugi. Wiesz, że cię kocham. Wybaczysz mi? I tak jesteś gniotem. Gniotę go przez ciebie. Po godzinie policyjnej. To się nie powtórzy, mamo. Oby. Przy okazji, odpięło ci się kilka guzików.
Tak głęboko włazi w dupę zastępcy, że cud, że oddycha. Zazdrosny? Co z przesłuchaniem rodziny? Jutro będę coś wiedział. Oby. Wylisz mu tyłek. Możemy porozmawiać? Śpieszę się, John. Chciałem pogadać o stanowisku zastępcy asystenta komisarza. Zły czas i miejsce, komendancie. Susan, muszę iść. Dasz sobie radę? Nie przejmuj się mną. Idź. Musimy niezwłocznie jechać. Aresztowali podejrzanego terroryzmu. Kochanie, muszę gdzieś jechać. Przyślę po ciebie kierowcę. Dobranoc. John, Harry. Spokojny, jakby czekał na autobus. Tym razem wydepnąłeś po szyi, Aziz. Do tej pory same błahostki. Wyłudzenie zasiłku. Drobne kradzieże. A teraz? Dorosłeś i zgrywasz prawdziwego zbira. Osama w powijakach. Chyba bawię podejrzanego. Ma pan rację. Myślisz, że to śmieszne, Aziz? To cię dopiero rozbawi. Wiesz, co grozi za działalność terrorystyczną na terytorium Brytanii? Spędzisz życie w więzieniu. 30 lat. Wyjdziesz w sam raz, by odebrać emeryturę. Chyba że odeślemy cię do kraju turbanów. Mam lepszy pomysł. Po co mamy cię utrzymywać? Może powinniśmy cię przekazać Amerykanom? Byłem tam. W Guantanamo. Przesłuchiwałem studenta, którego aresztowali za terroryzm. Twierdził, że jest Brytyjczykiem, ale zgubił paszport. Biedak ryczał przez całe przesłuchanie. Mówił, jak strażnicy kazali mu stać na jednej nodze przez 13 godzin, a gdy się przewrócił, zaczynał od początku. To jego mina. Gdy mu powiedziałem, że nic nie mogę zrobić. Na kolanach błagał mnie, bym go zabił. Wyobrażasz sobie? Wyobrażasz sobie taki strach, że wolisz umrzeć, niż przeżyć kolejny dzień? Ja nie mogłem. A ty? Nie musi tak być. Pomóż nam, a my pomożemy tobie. Wiemy, że był tam inny mężczyzna. Pomóż nam go znaleźć, a obiecuję, że zrobię dla ciebie, co będę mogła. Proszę. Śmierć wrogom islamu. Cholera. Myślałem, że już jest nasz.
Tariq. Co się dzieje? Znów się zaczyna. Dzień dobry Państwu. W imieniu rodziny Hasanów chcę wygłosić oświadczenie dla prasy. Brak na razie dowodów, że pan Hasan miał powiązania z terrorystami. Dlatego moje klientki zaskarżą policję londyńską, a zwłaszcza funkcjonariuszy odpowiedzialnych za operację. Lezan Hasan straciła syna i słusznie domaga się ukarania odpowiedzialnych. Czemu nie zaczekacie na raport komisji? Moje klientki wątpią, czy raport przedstawi prawdę. Wolą, by zadecydował sąd. Mój brat nie był terrorystą. Zamordowano go, bo był muzułmaninem. To wszystko. Cholera. W porządku? Nie, Susan. Muszę iść. Co się stało? Nic. Nie spóźnisz się? Źle spałam w nocy. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Co się stało? Przewróciłem się. Chcesz iść do lekarza? Nic mi nie będzie. Jak było wczoraj? Wszyscy dobrze się zachowywali? Tak. To dobrze. Beznadzieja. Jeszcze tylko 62 godziny oglądania. Lody i ciastka i poczuję się jak w ostatni dzień urlopu. Nie przeszkadzam? Przepraszam. Zostawi nas pani samych? Jak idzie? Pociągniemy jeszcze kilka godzin. Przepraszam, jeśli uraziłem cię tym krajem turbanów. Chciałem go sprowokować. W porządku, ale on jest z Yorkshire. Rozmawiałaś z komendantem Alim, z rodziną podejrzanego? Rozmawialiśmy z jego matką i siostrą. O czym? Nie powinnam o tym z panem mówić. Słyszałaś o pozwie? Tak. Dziwne, że wpadli na to tuż po waszej wizycie. Nie wiem, o czym pan mówi. Na pewno. Mam cię. Rzuciła się na mnie. Bolał mnie przez dwa dni. Jak było? Wspaniale. Znała się na rzeczy. Muzułmanki nie czekają do ślubu? Wieprzowiny też nie jedzą, a moją parówkę wcinała. A to co było? Gra wstępna? Tutaj? Gdzieś tu? Trochę dalej. Tutaj? Mniej więcej tam. Co pan sądzi? Zgadza się. Niezły z pana snajper. Nikt nie narzekał do tej pory. Krzyknął pan, że jest policjantem? Nie, listonoszem. Tak jest. Zostawi nas pan samych? Nie bardzo mnie pan lubi. Przeciwnie. Żywię głęboki szacunek dla pana stanowiska. To nie to samo. Nadjeżdżał pociąg, godzina szczytu. Ciżba, gwar.
Nie wpadł pan na to, że mógł pana nie usłyszeć? Policja. Ręce do góry i na kolana. Już. Wszystko w porządku. Przepraszamy. Nie usłyszał mnie pan? Nie podoba mi się pańska postawa, inspektorze Marble. A mnie, jak mi się nie dowierza. Podejrzany spojrzał mi prosto w oczy. Widział broń i sięgnął do kieszeni. Zobaczyłem wystające z niej druty. Miałem mniej niż sekundę na decyzję. Po raz drugi podjąłbym taką samą. Jestem tego pewien. Jaki widok roztacza się z wyżyny moralności? Pan nie ma trupów w szafie? A list polecający za krewnego napisany na firmowym papierze? Ruby, podstawisz samochód? Posłuchaj. Zabiłeś tu człowieka. Muzułmanina. Trochę starszego niż mój siostrzeniec. Tylko ja stoję między tobą a komisją. Może daruj sobie kpiny. Wypełniałem rozkazy. Już to słyszałem. Tak samo szybko nacisnąłbyś spust, gdyby miał białą skórę? Ma mnie pan za rasistę? Owszem. Nie, panie komendancie. Jestem realistą. Pamięta pan swoją konferencyjkę, gdy oskarżył pan tę dziennikarkę, że myśli, że wszyscy muzułmanie to terroryści? Myliła się tylko w połowie. Pytanie trzeba odwrócić. Czy wszyscy terroryści to muzułmanie? Chyba obaj znamy odpowiedź. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. W imię Allaha, litościwego i miłosiernego. The merciful. Stało się zwyczajem, że co piątek opłakujemy śmierć tysięcy niewinnych muzułmanów, zabijanych przez wojska Stanów Zjednoczonych, Izraela i Wielkiej Brytanii, które niesłusznie okupują nasze ziemie. Wstydźmy się. Spotykamy się tu, modlimy się, opłakujemy ofiarę, a następnego dnia o wszystkim zapominamy. Wstydźcie się, muzułmanie tego kraju i innych państw. Z bólem powracam do ostatnich wydarzeń, które nastąpiły po wypowiedzeniu wojny naszej wspólnocie. Muzułmanom w Iraku, w Afganistanie, w Libanie, w Strefie Gazy, w Czeczenii, w Kaszmirze i gdzie jeszcze? Wypowiedzieli wojnę naszej własności, naszym meczetom, mężczyznom, kobietom, dzieciom i naszej godności. Zepsuci wrogowie islamu rozpoczęli nową fazę okrucieństw wobec naszych sióstr i braci. Ich maski spadły. Ich plany zostały ujawnione. Ale i zraniony krzyżowiec słania się na nogach. A jego upadek jest nieuchronny. Bracia, musimy się zjednoczyć i zemścić. Jeśli to oznacza poświęcenie życia, niech tak będzie. Zginąć jako męczennik jest tysiąc razy lepsze niż żyć jako tchórz. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! On oszalał? Nie daje wiary. Przez takich jak on cierpimy. Tariq?
Bałem się, że was nie dogonię. Junaid, to nieodpowiednia chwila. Spytam tylko o śledztwo. Kim jesteś? Słucham? Chłopiec, z którym dorastałem, nigdy nie mówiłby z taką nienawiścią. Mógłbym cię spokojnie aresztować w tej chwili. Wieczny policjant. Chcesz mnie też pobić? Mamu, źle myślisz. To tylko słowa. Słowa? Trucizna. Liczy się interpretacja. Posłuchaj go. Mówi prawdę. Przepraszam, nie miałem zamiaru was urazić. Wybaczcie. Proszę. To ja. Chyba mam coś dla ciebie. Imran? Imran! Imran! Sznurowadła. Denerwujesz się? Trochę. Niepotrzebnie, poradzisz sobie. Jestem najniższy. Nie liczy się wzrost, tylko szybkość. Pamiętasz, czego cię uczyłem? Go for it. Come on, Imran. Come on, Ali. Co jest z wami? Dopingujcie. Mamy kibicować Imranowi. Come on, Imran. Dokąd idziesz? Do toalety. Szybciej, bo przegapisz. Czemu nie odzwaniasz? Zgadnij. Przecież przeprosiłem. Nie chciałem wyjść na frajera. Więc ze mnie zrobiłeś dziwkę. Z nami i tak koniec. Chcę tylko pogadać. Nie zachowuj się jak suka. Puść ją. A ty co za jeden? Mój kuzyn. To nie twoja sprawa. Powiedziałem, puść ją. Pieprz się. W porządku? Tak. Chodźmy. Gabinet pana tenanta. Wszystko gra, coś mi umknęło. To nagranie anonimowego zgłoszenia. Oni coś planują. Późno wracają i wychodzą. Dziwne zapachy. Musicie to sprawdzić. Adres Mill Lane Gardens, 16. Słyszałeś? Zaraz mam spotkanie. To zajmie chwilę. Adres Mill Lane Gardens 16. Powiedział Mill Lane Gardens? Zły adres. Jasna cholera. Kto jeszcze wie? Nikt. I niech tak zostanie. Porozmawiam z komisarzem. Ja to wezmę. Ma na imię Junaid. Od roku na liście Wydziału do Spraw Specjalnych. On i Ali się przyjaźnią. Widzisz to, co ja. Nasz szanowany komendant podaje rękę znanemu muzułmańskiemu ekstremiście. Mały kaliber. Zależy, gdzie celujesz. A gdyby to jakaś wściwska dziennikarka ich nakryła? Jeszcze jedno? Nie z każdym piję. Schlebia nie zawsze pomaga.
wstrzymać druk. Dwie owce? Tak. Hey, man. Tarik, widziałeś dzisiejszy News Daily? Tę szmatę nie owinąłbym nawet twojego mięsa. Lepiej zerknij. Wiesz, jak to się mogło stać? Mam podejrzenia. To za mało. O wiele za mało. Znam go od dziecka, ale już nie rozmawiamy ze sobą. Mimo to komisarz uważa, a ja się z nim zgadzam, że najlepiej będzie, jeśli weźmiesz wolne. Może urlop? Przydałby ci się. Gdy to przycichnie, może ponownie rozpatrzymy twój wniosek o awans. Pozdrów Susan. Wróciłem. Nie wiedziałam, że odwołali zajęcia. W porządku? Tak. Na pewno? Zbladłaś. Po tym, jak prawie całe dorosłe życie poświęciłem służbie, harowałem ciężej niż jakikolwiek biały w jednostce. Stałem się zdrajcą w oczach rodaków, a teraz ci ludzie, wobec których zawsze żywiłem najgłębszy szacunek, wątpią w moją rzetelność, w mój honor. Tyle się zmieniło. A niektóre rzeczy być może nigdy nie ulegną zmianie. Co rano biegłem, by złapać autobus linii 8. Co dzień ten sam. Kierowca Eddie. Sympatyczny facet. Czekał, jeśli się spóźniałem. Byłem jego stałym klientem. Było nas pięcioro czy sześcioro. Codziennie wspólnie jeździliśmy. Byliśmy przyjaciółmi. Dobrze się znaliśmy. Kłanialiśmy się sobie, uśmiechaliśmy, prawiliśmy komplementy.
I wiesz co? 7 lipca po raz pierwszy od lat spóźniłem się na ten autobus. Wsiadłem do niego nazajutrz. Witaj, Eddie. Raz mnie nie ma i mnie zapominasz. Przepraszam. Wszystko się zmieniło. Dzień dobry, Kate. Koniec z uśmiechami. Tylko te spojrzenia. Wszystko, co było przed tą datą, nie ma już dziś żadnego znaczenia. Teraz, gdy na nas patrzą, widzą tylko terrorystów. Nie wierzysz w to, prawda? Kto umarł? Atmosfera jak na pogrzebie. Zara, miałem ciężki dzień. Tato? Co? O której pójdziemy w sobotę do galerii? Przykro mi, chyba nie dam rady. Ale autografy, obiecałeś. Pójdziemy innym razem. Tarek. Spytam ponownie. Skończ kolację, młoda damo. Dziś ty zmywasz. My pójdziemy do galerii. Co ty na to? Dzięki, mamo. Znalazłam to w pokoju Zahira. Co chcesz powiedzieć? Przyjrzyj się. To ta sama koszulka. To popularna pakistańska kapela. Są pewnie tysiące koszulek z tym logo. Może w Pakistanie. Wiem, że to twój siostrzeniec, ale ja jestem twoją żoną i musisz mnie wysłuchać. Zobaczyć to, co widzę ja. Co ty widzisz? Wiem, co widzisz tymi swoimi zachodnimi oczami. Najpierw zauważasz brązową skórę, a myślisz, terrorysta. Czasem zastanawiam się, co widzisz, gdy patrzysz na mnie. Kiedyś widziałam męża. Ciekawe, dokąd odszedł, bo brak mi go. Dzięki, mamo. Oficjalnie jest na urlopie. My, Brytyjczycy, kochamy eufemizmy. Są o wiele przyjemniejsze niż prawda. Jak to znosi? Jakby go potrącił autobus. Atmosfera w wydziale jest napięta.
Ciągle dzwonią z informacjami ludzie, którzy sądzą, że ich sąsiedzi konstruują bomby chemiczne w łazience. W większości wypadków to tylko ludzka wyobraźnia. Uważasz, że ja też sobie to wyimaginowałam? Jego utykanie, koszulka pod łóżkiem, to jak zamyka laptop, radykalne poglądy. To żaden dowód. Nie pomożesz mi? Susan, jeśli twój mąż, a mój szef dowie się, że za jego plecami śledziłam jego siostrzeńca, mogę się pożegnać z awansem. Nie powiedziałabym mu. Przyszedł. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Elijah zdobył wszystko, o co prosiłeś. Ufam, że wystarczy. Powinno. Kiedy skończysz? Muszę być ostrożny. Dostęp do pracowni mam tylko po godzinach. Jeden woźny z nami sympatyzuje. Zawsze dobrze mieć takich przyjaciół. Plan się zmienił. To się wydarzy w tę sobotę. W sobotę? Musisz towarzyszyć Elijah. Nie tak się umawialiśmy. Zaszły zmiany. Aziz w areszcie, a władze działają uważniej. Elijah sam tego nie zrobi. Potrzebuję kogoś, komu mogę zaufać. Tobie mogę, prawda? Prawda? Tak, imamie. Niech Allah będzie z tobą. Bracie, otwórz. Dziękuję.
Potrzebuję tylko paru godzin. To ja. Jesteś tam? Cześć. Czemu zamykasz laptop? Kombinujesz coś? Kończę pracę domową. Nie przerwiesz? Idę po lody. Wiesz, co mówią o wiecznych pracusiach. Przykro mi, nie mogę. W porządku. Komendancie. Dziękuję. Wyrazy współczucia. Wiem, że byliście zżyci ze sobą. Co mogła tu robić? Nie wiem. Coś wspólnego ze sprawą Hasana? Na pewno pan wie, że odsunięto mnie od tej sprawy. Znalazłam to przy niej. Wiele tu nie ma. Może technicy coś wyłuskają. Niech to zrobią. W pierwszej kolejności. Powinien pan iść do domu. Komendancie? W czym mogę pomóc? Bez obaw. Co znaleźliście? Uratowałem kartę pamięci. Zadzwoniła pod ten numer. To mój numer. Chwileczkę. To wszystkie zdjęcia z karty. Zrobiła jakieś wczoraj? Jedno. To. Junaid? Tariq, co za niespodzianka. Wiem, co planujesz. Wiem, co robisz. Podlę wam kwiaty. Wiem, że spotykałeś się z Zahirem. Dlaczego?
Zahir? Twój siostrzeniec, rozjemca. Co u niego? Ufam, że nie wplątał się w kłopoty. Co mu nakładłeś do łba? Że w raju czekają na niego dziewice? Że będą o nim pisać pieśni? On jest młody. To syn mojej siostry, moje ciało i krew. Nie wpływaj na niego. Nie ma niczego, za co gotów byś był zabić? Dom islamu nie będzie budowany na przemocy. Ale jeśli będziecie szargać, kiedyś, stary przyjacielu, będziesz musiał wybrać, czy jesteś policjantem, który jest muzułmaninem, czy muzułmaninem, który jest policjantem. Jedno wyklucza drugie. A teraz wybacz. Czas na moje modły. Nigdzie nie idziesz. Naprawdę? Masz jakieś dowody przeciwko mnie? Trafisz do wyjścia. Tu mieszka inspektor Marber? Tak. Jestem, wiem. Niech pan wejdzie. Harry? Cóż za niespodzianka. Poznał pan moją żonę. To komendant Ali. Miło mi. Zostawię was. Czemu zawdzięczam tę przyjemność? Będzie kolejny wykład? Potrzebuję pomocy. Od rasisty? Nie, od realisty. To hasło nie pasuje. Podasz inne? Spróbuj Jamat. J-A-M-M-A-T. Nie ma dostępu. Zara. Ismat. I-S-M-A-T. Jest. Plany. Nie poznaję budynku. A ja tak. Centrum handlowe Galeria. Mama zabrała tam Imrana. Cholera. Poślijcie oddział do Centrum Galeria. Wdrażamy operację Kratos. Ja zezwalam. Tak, biorę pełną odpowiedzialność. Telefon Susan jest poza zasięgiem. Wprowadziłem już kod. Naciśnij wyślij, by odpalić. Lepiej to zatrzymaj. Odbiorę, jak zostawię torbę. Gdzie ją zostawisz? Tam, gdzie spaceruje najwięcej ofiar. Kogo oszczędzi wybuch, tego zniszczy gaz. Powiedz to. Powiedz to, bracie. Z łaski Allaha, zwycięstwo jest bliskie. Proszę, dzięki. Jak masz na imię? Imran Ali. Przeczytasz ją? Jasne. Here you go, Imran.
Proszę, dziękuję. Panowie, muszę mieć dostęp do waszych kamer. Tatusiu, wiedziałem, że przyjdzie. Imran, Susan. Zabierz Imrana i jak najszybciej stąd odejdźcie. To jeden z waszych? Nie. Gdzie to jest? Kotłownia, drugie piętro. Uważaj, ja pójdę za nim. Stój! Stop! Policja. Jesteś otoczony. Wyjdź z rękami w górze. Odejdźcie stąd. W porządku? Mike do centrali, ranny policjant. Północny korytarz. Wezwijcie karetkę. Tam jest drugi. Zabiłeś mojego brata. Wal się. Zahir, przestań. Nie rób tego. Błagam cię. Nie ruszaj się. Wystarczy, że nacisnę. Nie strzelać. To rozkaz. Odsuńcie się. Nie chcesz tego robić, Zahir. Nie chcesz tego robić. Posłuchaj mnie. Jestem wojownikiem Allaha. To mój obowiązek. Jeśli to zrobisz, oni cię zabiją. Ty też musisz ginąć? Imam powiedziałby, że to dobra śmierć. To czemu sam nie zginie? Posłuchaj mnie. Samobójstwo to w islamie grzech. Nie ma raju dla zabójców niewinnych. Każdego dnia zachodnie rządy przelewają krew niewinnych muzułmanów w wojnie z terrorem, a ty je reprezentujesz. Proszę, Zahir, jesteś jednym z nich. Jest jeszcze czas. Nie! Dobrze.
Mamo? A więc to prawda. Już dobrze, skarbie. Gdzie tata? Czy Zahir nie żyje? Tak się cieszę, że tobie nic się nie stało. Nic mi nie jest. Gdy powiedzieli, że mam gościa, myślałem, że to adwokat. Muszę się czegoś dowiedzieć, Junaid. Kiedy Zahir się zmienił? Kiedy skierowałeś go na tę drogę? Allah wskazał mu drogę oświecenia. Gdy zmarł jego ojciec, nie było cię w Pakistanie. Ale ja byłem. Przykro mi z powodu Zahira. Był świetnym żołnierzem. Zawsze będą ofiary, bo toczymy świętą wojnę. To nie moja wina. Teraz już tak. Jak się masz? Wybacz, głupie pytanie. Prasa nazywa cię bohaterem. Uratowałeś setki, może tysiące istnień. Szkoda, że nie jedno więcej. Zrobiłeś coś bardzo trudnego. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, co czujesz. Nie możesz. Pociesz się tym, że nie dał ci wyboru. Zawsze jest wybór. Wiem, że jest wcześnie, ale zostawię to tutaj. Twój awans został zatwierdzony. Rezygnacja. Dzwoni Fiona Monroe. Mówi, że to pilne. Daj ją.
Kilka miesięcy później pełnomocnicy rodziny Bakira Hassana, zastrzelonego przez policję w metrze, potwierdzili dziś, że policja zgodziła się na wypłatę odszkodowania. Wiemy, że na decyzję miały wpływ dowody dostarczone przez byłego komendanta Tarika Alego. Tekst Artur Wierzchowski, czytał Maciej Gudowski.